Zabraniam królowi Bolesławowi, synowi księcia Kazimierza, występującemu z niesłychaną zuchwałością przeciw kościołowi twemu, sprawowania rządów w całym Królestwie Polskim, w ziemi Polan, Pomorzan i Mazowszan, w ziemi Lubuszan i Ślęzan, w ziemi Krakowian, Sandomierzan, Sieradzan i Łęczycan i w Grodach Czerwieńskich. Wyklęty jest Bolesław Król ze wszystkimi wspólnikami i doradcami swoimi, ze wszystkimi, co mu pomoc nieśli, którzy mu radę dawali, którzy cieszyli się tym, co czynił, którzy wiedzieli o uczynkach jego, a nie powstrzymali go od nich i nie głosili ich za bezecne. Przeklęty niech będzie Bolesław w domu swoim i na dworze! Niech będzie przeklęty z Ananiaszem i Safirą, niech będzie przeklęty z Judaszem zdrajcą, niech będzie przeklęty z Abironem i z Datanem, których ziemia żywych pożarła, niech będzie przeklęty z Kainem, bratobójcą. Mieszkanie jego niech się stanie spustoszone, niech będzie wymazany z księgi żyjących i ze sprawiedliwymi niechaj pisanym nie będzie, a pamięć jego niechaj przepadnie i zczeznie na wieki! Niech na sądzie ostatecznym przeklęty będzie z diabłem i aniołami jego i na wieki niech ginie, jeśli się nie opamięta. Amen. Amen. Fiat! Śmierć za to, że uderzył w ciebie, panie. Na kolana. Wyrok królewski sprowadza nas do ciebie. Na kolana, powiedziałem. Nie będę bronić zamku. Przed nami drużyny Sieciecha.
Wojska cesarskie i Bratysława są już blisko. Jaka więc rada? Jeśli nie chcemy zamku w swoich rękach trzymać... Ile mamy ludzi? Mało, królu. Wielu sam wypuściłeś. O tych, co wypuściłem, nie myślę. Ilu pozostało? 30 konnych. Na tych pan możesz liczyć. Jutro się przebijemy. Chcesz mieć i moją krew na sumieniu. Teraz jeszcze chcesz się mścić? Co chcesz uczynić? Dlaczego nic nie mówisz? Siadaj tam. Siadaj! Marzyłeś, że to będzie twoje miejsce. Czekałeś, aż koronę na głowę włoży ci cesarski zausznik, a teraz ty będziesz przed nim zginął. Radosz! Radosz! Kanclerz pozostał. Nie dałby rady. Powiedział, że czekać będzie w Gnieźnie. Przemek! Nie ma go. Bolko! Też go nie ma, panie. Są tam.
skórze.